Cześć. Piąty odcinek Domu na Wygonie Katarzyny Enerlich. Nawet teraz, opowiadając tę historię, drżała cała. Stasia przygarnęła ją do siebie. Ona też zapragnęła wyrzucić z siebie to wszystko, co sama przeszła podczas lat wojny. Ale nagle poczuła, że nie powinna, że nie wypada, bo w gruncie rzeczy ona nikogo nie straciła. A tymczasem Krystyna po tylu latach wciąż opłakiwała swoje wdowieństwo. Co było dalej? Opowiedz. Nie ułożyłam sobie życia z nikim. Postanowiłam być sama i poświęcić się Gerdowi. To wspaniały syn, nie jeden rodzony taki nie jest. Młodo się ożenił, zakochał się w pannie z sąsiedztwa. Nie było rady, okazało się, że dziewczyna jest w ciąży i tak oto pojawił się w naszej rodzinie Kurt. Takie imię wybrał mu Gerd. A jego prawdziwi rodzice? Nie wspominał o nich? Wiesz, on chyba skutecznie wyparł tamten czas. Ja nie mówiłam, nie pytałam, a on sam niechętnie wracał do czasów z Bytowa. Z czasem stał się szczęśliwym dzieckiem. Widziałam, jak na nowo nauczył się uśmiechać. Jak nabrał pewności, że jest dla mnie ważny i że go naprawdę kocham. Oboje musieliśmy się nauczyć żyć na nowo i obojgu nam nie było łatwo. Ale mieliśmy siebie. Potem założył rodzinę, wyprowadził się, urodził się Kurt. Pokochałam go największą miłością. Gerd i żona pracowali. Ja w każdej wolnej chwili chętnie zajmowałam się wnukiem. Z czasem otworzyłam własny sklep z materiałami i kiedy zatrudniłam pracownicę, miałam więcej czasu. Teraz skończył już 19 lat. Studiuję JOT. Cała moja historia. A co będzie, jeśli się dowie, że Krystyna nie jest jego prawdziwą babką? Zapytała nagle Stasia. Nie ma takiej możliwości, nikt o tym nie wie. Zaczęliśmy nowe życie w Niemczech i Gerd nigdy się do tego nie przyzna. Wiesz o tym tylko ty. Nawet rodzina mojego męża nie ma pojęcia. A on zabrał tajemnicę do grobu. Chce, by tak zostało. Ja również zabiorę tę tajemnicę ze sobą. Stasia zastanowiła się. Może to i lepiej, powiedziała po chwili. Ale teraz ty opowiedz, co się z tobą działo? To niezwykłe, że tu zostałaś. Prawdę mówiąc, byłam niemal pewna, że wrócisz do rodzinnej wioski. Tak się jakoś ułożyło. Najpierw zastała mnie tutaj ta cała wojna, a potem po wojnie byłam potrzebna w szpitalu. A wreszcie tu wszędzie już była Polska. Po co więc miałam wracać? I popłynęła z jej ust opowieść o minionych latach. Opowieść, którą kiedyś tak bardzo chciała podzielić się ze swoją przyjaciółką. Był to dla nich obu czas niezwykły. Zobaczyły się po 30 niemal latach. Były zupełnie innymi kobietami niż wtedy, gdy Stasia pomagała Krystynie wyzdrowieć. Bo wtedy zaczęła się ich przyjaźń, zapoczątkowana jeszcze przed wojną. Stasia została bowiem sprowadzona do schorowanej Krystyny, żony niemieckiego oficera. Szybko połączyła je przyjaźń, a Krystyna, jako wysoko postawiona w mieście osoba, pomogła Stasi rozpocząć nowe życie w Sensburgu. Rozdzielone pod koniec wojny, Krystyna uciekła, Stasia została, niosąc pomoc w szpitalu i ukrywając się w ruinach. Często wracały myślami do dawnych lat. Stasia zastanawiała się nie raz, czy jeszcze kiedyś będzie jej dane spotkać swoją przyjaciółkę. Ten kraj. U nas mówi się, że jesteście w kolejnej niewoli. Krystyna dopytywała Stasię, ta kiwała tylko głową. Bo tak jest, nie można tego mówić głośno. Ludzie, którzy walczą z systemem, są represjonowani. Więzienia, bicie, szykany, o tym się nie mówi. Nie pisze, po prostu się wie. Trzeba siedzieć cicho jak mysz pod miotłą i robić swoje. Ale ja mam ciągle wrażenie, że jesteśmy pod kolejną okupacją. Najdłuższą w naszej historii. A ten twój mąż, trzeci, mówisz, Rosjanin. Tak, nie osądzaj. Kto tu nie żył, nie wie jak tu było i jak jest. Opowiedziała o Iwanie, o tym jak od niego uciekała i o tym jak jej potem pomagał na odległość, choć o tym nie wiedziała i że starał się o nią, aż dopiął swego. Krystyna wysłuchała jej z uwagą, pokiwała głową. Nie osądzam cię, staram się zrozumieć. Być może to dobry człowiek, a wiesz, że ja nigdy nie pojechałam do swoich?
Tyle wiem, co mi ludzie powiedzieli. Rodzice zmarli po wojnie, brat zginął na froncie. Nie było po co wracać, ale do Sensburga zawsze mnie ciągnęło. Teraz to mrągowo, pamiętaj, Polacy są wyczuleni, nie używaj przy nich nazwy Sensburg. Będę pamiętać, roześmiała się. A gdzie się zatrzymaliście? Może wolicie u mnie, mam wolną górę, byłoby wam wygodniej. No i my miałybyśmy więcej czasu dla siebie. Nie ma takiej potrzeby, zatrzymaliśmy się w hotelu w centrum. Turist się nazywa. Ach, to eleganckie miejsce, nie na nasze kieszenie. Najlepszy hotel w mieście. Najlepszy, czy ja wiem, mruknęła pod nosem Krystyna i nagle zdała sobie sprawę z tego, jak różne są światy, w których żyją. To, co dla Stasi było ekskluzywne, im wydawało się raczej marne. Popatrzyła na przyjaciółkę. Postarzała się, ale wciąż miała tamto bystre spojrzenie. Zazdrościła jej nawet tej chudości. Ona wciąż zmagała się z tuszą. Tymczasem Stasia miała figurę młodej kobiety. W Mrągowie postanowiła zostać jeszcze kilka dni. Choć Kurt już by chciał wrócić. Zostawił swoją dziewczynę. Chyba tęskni. Ładna taka. Ester ma na imię. Modelką chce zostać. Kiedy to mówiła, do kuchni weszli młodzi. Zaróżowiona od słońca i świeżego powietrza Nadzia, a za nią wyraźnie rozanielony Kurt. Babciu, to jest całkiem miłe miasto, wiesz? Koniecznie musisz je zobaczyć, zawołał od progu. Krystyna spojrzała na niego zdziwiona. Jeszcze wczoraj wnuk sprawiał wrażenie znudzonego podróżą do Polski, a dziś... Naprawdę ci się podoba? Spytała z niedowierzaniem. Skinął głową i spojrzał na Nadię. Tak, choć jest trochę zniszczone, ale jakby powiedział tata, ma potencjał. No i miałem bardzo dobrą przewodniczkę. Tak bardzo chciałabym ci pokazać to miasto, ale tak, jak ja je zapamiętałam, pokazać ci miejsca ważne dla mnie. Jutro razem pochodzimy, odezwała się Stasia. Przyjdę koło 10:00 pod hotel i pospacerujemy. Choć nadal uważam, że powinniście przeprowadzić się do mnie. Po co tyle płacić za noclegi? Górę mamy wolną. A teraz zajmiemy się obiadem, zadecydowała, wyciągając z lodówki pokrojony na cienkie plastry schab. Dziś będzie typowo polskie danie. Schabowy, mizeria i ziemniaki. Muszę was nakarmić po naszemu. Klasnęła w dłonie, po czym zawiązała z tyłu kolorowy fartuch i zabrała się do kucharzenia. Nazajutrz spotkali się wszyscy pod hotelem. Stasia, Krystyna, Nadzia i Kurt. Był słoneczny dzień, ulice pachniały kwiatami kasztanowców, które rosły przy kamienicach, ochraniając je gęstym cieniem. Na ulicach było raczej pustawo. Dorośli w pracy, młodzi w szkołach. Wydawało się, że w Mrągowie mieszkają same matki z dziećmi. Tych było najwięcej. Spacerowały z ceratowymi wózkami, spoglądały na zegarki, czy zdążą z zakupami i nastawieniem obiadu. Inne ustawiały się w kolejkach i rozmawiały ze sobą, nawiązując w ten sposób znajomości, które potem będą trwały całe życie. Nadia z Kurtem szli przodem, wyraźnie odstając od towarzystwa starszych pań, które od wczoraj świata poza sobą nie widziały. Postanowili przejść się nad jezioro. Chodziłam tędy z Kurtem, to były piękne czasy. Lato, Kurt elegancki w pięknym popielatym garniturze od krawca, ja w sukience w chabry i kapeluszu słomkowym. Ach, jak Kurt mnie w nim lubił, wspominała z rozrzewnieniem Krystyna. A potem opowiadała o wyprawach do pięknego parku, o spacerach tamtejszymi alejkami, rozświetlonymi barwnymi lampionami. Wreszcie o słynnej Charlotte w restauracji Einsiedeleine na końcu miasta. Wspomnienia powróciły również do Stasi, która uświadomiła sobie, że dokładnie tak samo pamięta to miasto. Że ona również przedeptała je wzdłuż i wszerz. I zna również jego okolice, bo przecież chodziła zbierać zioła, które potem pakowała do torebek w dusznym pokoiku starej kamienicy.
To już nie jest to samo miasto, tylu miejsc już tu nie ma, wyrwał ją z zamyślenia głos przyjaciółki. Nie mogę pogodzić się z tym, że nie ma mojej kamienicy i sąsiednich też. Dlaczego nie zostały odbudowane? Żałuję dawnego rynku, taki był kiedyś piękny, rozległy, a teraz trawniki, ulice, przystanek autobusowy. Ratusz stoi zniszczony, powinien być odnowiony już dawno. Zrobiło się tu smutno. I szaro, jakby wszyscy chcieli coś przeczekać w obawie, że wróci stary porządek. Ni stąd, ni zowąd głos jej stał się marudny i pełen pretensji, gdy stali na chodniku w miejscu, gdzie kiedyś mieszkała. Tak, tych miejsc też mi szkoda. Wiesz, wielu mieszkańców wciąż uważa, że nie ma po co odnawiać, bo różnie jeszcze może być. Powstały budynki tymczasowe, kwadraciaki, które mają być tylko prowizorką, żeby nie żal było tego zostawiać. Ludzie sami nie wiedzą, co ich czeka, broniła mrągowian Stasia. W Niemczech wszystko wygląda już inaczej. Tam nie widać już śladów wojny jak tutaj. Tu jakby jeszcze wciąż trwała, mówiła dalej Krystyna. Niemcy są w innej sytuacji i wiesz, o czym mówię. Nie można tego u nas mówić głośno, ale wiem. Słucham czasem polskiego radia. Mam znajomych Polaków, którzy postanowili wyjechać z kraju. A ty nigdy nie chciałaś? Jesteś taką patriotką? Nie, tu jest mój dom. Naprawdę, wcale nie było nam tak łatwo osiągnąć to, co dzisiaj mamy. Nie żyjemy w luksusach, ale przynajmniej jakoś wiążemy koniec z końcem. Pokaż mi wreszcie wasz sklep. Taka jestem ciekawa ziela Marianny. Marianna na ich widok aż wykrzyknęła z radości. Usadziła Krystynę przy ladzie i zaparzyła jej ziołową herbatę. Kurt odmówił. Widać było, że wolałby znaleźć się teraz z Nadzią na osobności. Marianna patrzyła na młodych ze zdziwieniem. Przecież dopiero co się poznali, a wyglądali na mocno zaprzyjaźnionych. Krystyna i Kurt wyjechali czwartego dnia objuczeni podarkami, mydłami i mazidłami z ziela Marianny. Chlebem żytnim upieczonym przez autochtonkę z Królewieckiej, miodami z Użranek, od pszczół nieżyjącej już Marion i monografią Mrągowa, wydaną z okazji jakiegoś jubileuszu. Starsze panie żegnały się długo, a Marianna patrzyła na nie z sentymentem. Na chwilę odwróciła wzrok i zauważyła, że Nadzia i Kurt również żegnają się i to z dziwną tkliwością. Zwłaszcza Nadzia patrzyła na chłopaka tak, jak jeszcze na nikogo wcześniej. A przecież miała swoją sympatię Kazika. To dzięki niemu odrzuciła swoje komunistyczne zapędy, zapominając o nich całkiem wraz z końcem szkoły. To dla niego zaczęła chodzić do kościoła, choć było to przez niektórych źle widziane. Więc być może tylko się coś Mariannie wydawało. Wymienili się adresami. Starsze panie zapewniły o tym, że będą do siebie pisać. Obie miały łzy w oczach, bo jak mówiły, być może widzą się po raz ostatni. Ileż to pożegnań udźwignęła już ta ziemia. Ile to widzeń po raz ostatni, słów wypowiadanych do siebie również ostatni raz. Tyle na dzisiaj. Znad jeziora. Miejcie dobry dzień. Piękny. Cześć.